tak zaczynamy drugi. Cześć, witam serdecznie. Wstaliśmy dzisiaj rano i jest słabo. No i co? Dalej go nosi po tym soczku wczorajszym. Sok z gumiach odmówili. Mówili, że trzyma po studencku, ale nie są źródłem. Najgorszy oflajt z nas wszystkich. Tak nie widać dna. Dzisiaj tam wypływamy. To wybrał najgorszą chyba drogę. Mogliśmy wrócić standardowo, nie. Seto stwierdził, ja będę twardy, silny i potężny. Gdzie robak? On jest najprawdziwszy. Ej, pierwszy go znalazłem z tą kamerą. Najprawdziwszy, duży, polski ślimak winniczek. Chodź, jemy go. Nie ruszaj go! On chce iść do rodziny. A tak wygląda śniadanie Wyberu. To jest śniadanie Zosi. A po śniadaniu trzeba iść się umyć, żeby zacząć miło dzień. I zobaczcie na to, żeby wstać, dostaliśmy energy drinki o nazwie Koźminator. Startujemy w kierunku pierwszej boi. Ona jest tutaj przy takiej małej wysepce. Po śniadaniu kierujemy się prosto na łódki. Ty rybka, patrz, tam płynie. Praktycznie. Złapałem rybkę. Wszystkie rybki mają. Ciulej. Co to jest, Gie, jakieś ostatnie słowa dla naszej wygranej drużyny? Nie wiem, twoje. Przypisuję wszystko mojej rodzinie. Przegracie z Kretesem, panowie. Dzień dobry. Właśnie, kto to jest? Nie wiem. Siostry Bukowskie to są chyba. Trzy laski. Siostry Bukowskie. Się patrzą. Tak? Siostry Bukowskie. Co to jest? Nie znam. Kurde, nie wziąłem serwisnika. Czy tutaj każdy będzie cały czas kręcić? Tak. Szwagier uratował. Więc jeżeli chodzi o kwestie filmowania, to na ręce mam podgląd, przed sobą selfie sticka, a w kieszeni przypiętego kompakta. Oprócz tego, tu jest jedna kamera sportowa zamontowana, tam druga, trzecia będzie zamontowana zapewne z przodu, czwarta będzie cały czas w ruchu, a T-Volt mi mówił, żebym się nie skupiał na nagrywaniu. Jak przegramy, to wina ziemniaka. Dobra. Ty, ja mam kapelusz. Aż tak jest źle w tym kapeluszu? Nie, jest ten nasz jak... Jak rybak. Śmiali się ze mnie, że wyglądam jak zagubiony niemiecki turysta, więc zdejmę swój kapelusz. Wyruszyliśmy już, płyniemy sobie powoli, rozgrzewamy się, poznaliśmy wszelkie podstawowe elementy związane ze statkiem, jak nim sterować. I my z T-Voltem dostaliśmy najważniejsze zajęcie, mianowicie my będziemy robić za balast, bo łódka musi być po którejś ze stron przechylona. Tak, po zawietrznej profesjonalnie się mówi, czyli nie stamtąd skąd wieje wiatr, tylko z tej drugiej strony. Ale będziesz nami sterować, gdzie mamy iść, na lewą stronę, na prawą. Ja będę wam tłumaczył, tak. To krzycz balast prawo, balast lewo. To, co to jest, wszystko mi się trzyma, nic mi nie spadnie do wody. Ziemia jakby tak włączył obydwie kamery, stanął w miejscu i zaczął się kręcić, to one siłą po prostu krążyły wokół niego. Helikopter! Bo tam, ta zmarszczka, tam będzie wiało, już czuć wiatr. Dobra, przeciągamy liny. Moi drodzy, minęły już 3 godziny. Jesteśmy w połowie trasy. Tam jest Pompa Team, tam jest Izak z Rojem. Jakbyśmy się bardziej... A to jest Zosia NS. A to jest Zosia NS. I ogółem wiatru nie ma, więc jest całkowicie spokojnie, staramy się. Dziwol tu się uśmiecha. Wyjebka. Złapaliśmy wiatr. Teraz nawet Dziwol wyciągnął kamerę. Trochę nas mocniej przechyliło, ale w końcu się coś dzieje, w końcu sobie mam emocje. Ja się staram tutaj opowiadać, za nami jest
pompa Pim, puszczają nam muzykę, więc zupełnie nam się nie nudzi, czy coś. Ja się schowałem, bo chciałem powiedzieć, że wczoraj cały dzień siedzieliśmy na ograniczonej przestrzeni w samochodzie. Dzisiaj znowu siedzimy na łódce i ciężko jest przez vloga, przez ujęcia oddać emocje i to, co się tutaj dzieje, bo to się wszystko diametralnie zmienia. W momencie, kiedy nie ma wiatru, siedzimy, delikatnie zmieniamy żagle, natomiast jak zawieje, to walczymy, żeby cokolwiek się działo, żeby działać tu. I wracam do nich. Chociaż w sumie przyjemnie się tutaj siedzi. W pierwszym biegu szwagry zdobyły pierwsze miejsce. Ale jest jeszcze drugi bieg, który także się liczy i to będzie bieg kwadrystansowy. Seto właśnie ogarnął bosak, bo będzie wypychać. Jakby, znaczy na razie niech będzie, jest ok, ale jakby tam go marszczyło, to tam wsadzać się w dziurkę, no panowie będą wiedzieć. Dziurka. Seto w tym momencie wypycha żagiel. Ty się op***alasz. A Zosia mnie podsumowała. Że... Ja powiem wam, że w ziemniaku nie ma w ogóle ducha rywalizacji. No bo... Nie zależy, czy zajmiemy czwarte, czy trzecie, ale nie, czy popatrz się, bo to przypomina trochę jak Lola. Bo tam się wszyscy przepychają na tych liniach i my się też przepychamy cały czas. Natomiast ja jednak jestem zwolennikiem szybkich gier. Jak w CS-ie, jak ktoś padnie, to padł. Lecimy dalej. I te rundy trwają krótko, a tutaj... Wyobraź sobie, że teraz grasz tak jakby w CS-a, tylko że przed grą musiałeś wybrać sobie, nie wiem, myszkę z worka i wybrałeś akurat taką, która ma bardzo powolny czas reakcji. To jest właśnie dzisiejszy dzień, taki bez wiatru się wylosował. Musiałoby być traumatyczne moje przeżycie. Ziemniak zginął! O Boże! Czuję się teraz, że jestem bardzo nieodpowiedzialny. A poza tym ziemniaki nie mogą zginąć, maksimum mogą zgnić z tego co... Zapleśnić w piwnicy. Tak jest. Więc jeżeli kto będziecie oglądać, to pamiętajcie. Ziemniak ma wiele żyć. Ziemniak już gnije w sobie tak trochę. No trochę wewnętrznie. Mają takie małe kiełeczki i są nowe ziemniaki. No, jeszcze musicie go dobra. Jeszcze! Mocny szkwał wypchnął nas poza mleczny pas. Ale przynajmniej smyczka mi się przydała, bo w momencie, w którym kończyłem tamto ujęcie... Zamknij się, zostaw ten aparat! Dzielnie walczyłem, rzuciłem aparatem. Rzuciłeś aparatem? I pociągnąłem! Samym to, co minęliśmy w tym momencie, to była linia mety i w tym momencie, no cóż, nie udało się zająć zbyt wysokiego miejsca, ale gdyby nie ten start, mogłoby się zdecydowanie wszystko odmienić. W tym momencie zwija się to foka, czyli ten żagiel nasz główny, którym operowaliśmy. Żagiel główny, jego przedni. Przedni. Żagiel przedni, przepraszam, ja jestem laikiem. We'll be right back.
do środka i że do jedzenia są pieczone ziemniaki w mundurkach, to Zosia stwierdziła, że zrobi mi zdjęcie, jak jem swoich pobratymców. Znaczy, twarzy... Sobie snapa właściwie. A, to był snap. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim załogom za udział w regatach. Chciałem bardzo serdecznie na naszym zakończeniu powitać wszystkich. Pierwsza piątka, Potato Sailors, Adam Urbaniak. Zapraszam was. Dzień dobry, cześć, jestem Joczek, oglądam kanał Ziemniak TV. Dobra, to strasznie sztucznie wyszło. Tak, wiem. Nie, bo to jest taki problem, że ja zacząłem robić codziennego vloga i sobie gadam do kamery. Ja no, wszyscy go mają w G7X. Kupiłem tanio. Za wolę ziemniaków. Coś w tym stylu, ale wiesz, ja go kupiłem tylko wyłącznie po to, że zrobiłem sobie drugi kanał z codziennymi vlogami i robię sobie totalnie luźny content. I jak tak podchodzę do kogoś, bo chciałbym kogoś złapać na przykład takiego vloga, to nie wiem, co mam powiedzieć. Muszę powiedzieć, cześć, dzień dobry, to jest na przykład Joczek. Ja powiem, cześć, to ja, haha. O, patrzcie, to Joczek. O, to ja, haha. I tak się bawimy świetnie. Ewidentnie trochę dłuższy fragment na przykład. W ogóle nie możesz nimi cinać. Będzie śmiesznie. Dobra. No. Czas na taki... Czas na taki... Czas na... Czas... Kurczak. No? Ała, walnąłem się jeszcze. Czas na takich eventach zawsze mija bardzo szybko. Teraz zmierzamy do sklepu. Już przez seto zapomniałem, co chciałem powiedzieć. No. I mnie głowa boli. Patrzcie. Aga, czy ty wszystko to przejesz? Mhm. I nawet jeszcze więcej. Weźmiesz mi też? Też. Dzięki, że mogę na ciebie liczyć. Okay. Weź dwie. Weź dwie. Dobra, biorę. Zobaczcie, co z CTSG ogarnęliśmy. Pokaż. Tiramisu. Tiramisu. Najlepszy deser, jeżeli chodzi o smak. Weź ziemniaczka, nie chcesz? Biorę ziemniaka jednego, no. Chcesz uwięzić moją duszę w tym czarnym plastikowym pudełku? Każdy szanujący się twórca wybiera zdjęcie na Instagrama, Snapchata czy jakiekolwiek inne medium, na którym wygląda najbardziej atrakcyjnie albo wyszedł najbardziej stosownie. Natomiast we wszystkich tego typu pismach osoba, która się pojawia tutaj, wygląda delikatnie, jakby ją to trochę męczyło. Przynajmniej mi się tak wydaje. I tak też dobija dzień główny regat. I tak jak widzieliście we wcześniejszym ujęciu, nie do końca mogę potwierdzić, że będzie dalsza część tego vloga, więc ja w tym momencie chciałbym wam powiedzieć, że... Ale że to, że będziesz nie w stanie trzymać? Jeśli ziemniak nie będzie w stanie trzymać już aparatu, to my go znajdziemy ten aparat i go nakręcimy sami. Tak. I podtrzymają mi aparat. Dobrze, że dopowiedziałeś, że będziesz trzymać aparat jak coś. A to